ale byłem pod prysznicem, nie wziąłem zegarka. Leży pan na tym oddziale? Tak. A to może wie pan, gdzie jest jakiś barek albo bufet? Pójdzie pani do końca korytarzem. Chcemy w ten sposób podkreślić wyjątkowy, świąteczny charakter naszego charytatywnego filmu. Finansów mamy raczej skromną nadwyżkę i ograniczone możliwości. Stęskniłyście się ze mną? Bardzo. A ja jeszcze bardziej. Ale jak to możliwe? Przecież nie było biletów na samolot. No, ale szczęśliwie jeden się znalazł. Ktoś zrezygnował, no i jest. Zawsze mu kibicuję. Bardzo. Pyta panią o rady przed takimi ważnymi wydarzeniami w swoim życiu? Nie, Antek raczej o rady nie pyta. Czasami rozmawiamy po wydarzeniach lub przed... Łajen, dzisiaj wyglądasz. Zostaw. Dlaczego? Na nasz ślub was zapraszamy. 2 czerwca go mamy. W gazetach tylko o tym piszą. W gazetach? Chyba w tych pisemkach, które czytasz. Tato. Czemu ty się tak nadymasz? Moim gościem jest Ewa Rogowska-Półkośnik, właścicielka swojego sklepu internetowego kuleczka.com.pl. Ewunia, dziękuję, że jesteś ze mną. Od kiedy mama? Od ilu miesięcy? Czy to pani przyszła do pana Chojnickiego? A można wiedzieć, w jakiej sprawie? W prywatnej. Zostałam go? Nie, męża nie ma. Znana jestem z jednej roli i niektórzy mnie utożsamiają tylko z Elżbietą Chojnicką z serialu Klan. Sól, pieprz, troszkę cebulki. Hej! Nie wiedziałam, że jesteś w domu. Przemknąłem niepostrzeżenie. Chciałem zrobić ci niespodziankę. Placuszki, takie jak lubisz. Taka dwoistość, w zasadzie zmienność jest wpisana w ten zawód, prawda? I dla nas najbardziej interesujące są rzeczy, które są do nas niepodobne.